Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcinek Farminga 19 na mojej serii naszej klasy właściwie. Tak sobie to wymyśliłem, bo to będę starał się jak najwięcej klasa. Kurczę, no, pobrałem zgrabiarkę, a jej nie wróciłem, no. Masakracja. Do tego ciągniczek klasa 800 z turem będzie. Ale jeszcze się w tej chwili pobiera, no niestety przez, wiadomo jak to jest na uploadzie, kurde, to się pobiera godzinami. Ja sobie tutaj teraz kończę tą kukurydzę. Zetniemy to i pojedziemy ją od razu sprzedać, nie będziemy nic na razie z takich rzeczy do silosu pchać. Przyjął się, mam tylko trochę słomy z ostatnich żniw, więc niech ona sobie jest, w razie czego to się ją tam też na razie później sprzeda. Ale wiadomo, że z tego aż wielkich pieniędzy nie ma, nie chciałbym się z nią zasuwać. Najważniejsze, żebyśmy tutaj opchnęli teraz tą kukurydzę i coś będzie brać za ten słonecznik, póki jest przystawka zapięta. Znalazłem też dominatora, ale ten dominator, powiem tak, jest sam kombajn, nie ma do niego żadnych przystawek, żadnych headerów. Myślałem, że to będzie w paczce, ale nie ma. Jest tylko sam kombajn, więc nie wiem jak to tam będzie. Po drugie, on w sklepie już się dziwnie buguje, ja wam za chwilę pokażę, bo dojadę już do końca. Więc prawdopodobnie go usunę, a już myślałem, że właśnie później sobie w razie czego jakbym chciał kogoś zapraszać tutaj, bo chciałbym, że jak ktoś chce ze mną pograć, to nie ma problemu, ja w razie czego to tutaj dostęp do dedyka dam. Umówimy się na prywatnym tym, ja udostępnię wam później link do tym komuś, link do dedyka, do modów sobie pobierze, później damy jak się zmówimy, no to podam szczegóły, w którym miejscu jest ten dedyk i jakie hasło i tak dalej. Będzie mógł sobie ze mną pograć, nagrywać jak będzie chciał. Dobra, także tutaj mamy. Dobra, można go zgasić. No. O, opuść się. Dobra, jedziemy. Mamy 28 ton. Zobaczmy jak to wygląda. Kukurydza 1500. No nie jest to zbyt wielkie pieniądze, ale złe nie są. Na PGR-ze oczywiście. No tam wszystko jest zawsze najlepsze ceny ma. Także jedziemy, to sprzedamy. Kasiurki trochę wpadnie też. Myślałem już wziąć się już tam za ogradzanie tej mojej gospodarki. No bo to wiadomo, kurde, tak Lipton trochę, żeby ta gospodarka tak jest. Dobra, jedziemy. Koguta se włączę. Świeci, świeci. I powiem wam, kurde, no to mi powie, że ten klas nie pasuje tutaj do tych budynków. Pasuje idealnie, no. Jest bardzo dużo klasów w Polsce. Teraz jak przejechać się na polską wieś, to kurde, coraz więcej właśnie New Hollandów, klasów, case'ów jest dużo. Ale chyba przodującą taką kurde marką w Polsce, to zauważyłem, że jest najwięcej w ogóle jest New Hollandów. Bardzo dużo jest te szóstek i te siódemek. Zresztą kombajny to też przeważnie jest albo Massey, albo właśnie New Hollandy. No i klasy, klasów to jest od zatrzęsienia, no. Widziałem też sporo lekcjonów, ale i bardzo dużo dominatorów się widzi tukanu. Bez kierunku, ale dobra. Pojedziemy od dupy strony. Jakiś karczer trzeba będzie też zainwestować.
Dobra. Sprzedajemy. Bo te pieniądze, co tam były, to nie były za dobre pieniądze. Dobra, mamy 60 tysięcy. No nieźle, 44 tysiące z takiego pola. I mamy tak, kosiareczki. Przetrząsarkę to jest, mam klasa, nie ma problemu. Miałem wrzucić kurde, no i... A, ja tam zapomniałem, no. Coś podobnego jak to, tylko że klasa taka troszeczkę większa. Kosiarki. Gdzie jest ten mój klas? Tu mamy przód i boki. Także któraś z tego będzie na pewno. To ma 9 metrów i to jest na przód. Tylko że jeszcze mnie nie stać. Ale będę chciał kupić, bo będę chciał robić kiszonkę. Sianą kiszonkę. Dobra, co tu miałem wejść w kombajny, pokazać wam tego dominatora. Dominator. Zobaczcie, on już tu się zbugował, wpadł w ziemię. Dziwny jakiś taki jest. No niby to on brzydki nie jest, no ale to jak on mi się w sklepie buguje, no to już jest masakra. Nie będę wypożyczał, bo mi szkoda pieniędzy, wiadomo. Co dalej? Na razie chyba nic nie będziemy kupować. Aha, właśnie, będę musiał zakupić siewnik jakiś mniejszy. Ale to później go zakupimy. Na razie jedziemy na głos, powracamy. Fajnie klikają kierunkowskazy. Nawet widać na desce, jak to się świeci. Szkoda, że tutaj nie odbijają te kierunkowskazy, jak kierownica wróci. Będę chciał to ogrodzić, mam taki dosyć fajny płot. Teraz podjedziemy chyba na gospod, wam zaraz pokażę. No i kupimy karsera. Kupimy karsera, bo mnie to denerwuje, te błoto tutaj. Także sobie go opłukam od razu. No, jechać. Iść znaczy się. Biedziemy na gospo. Tutaj fajna gospodareczka, takie budynki, ciekawe jak te budynki faktycznie kurde ten, czy tu się dałoby otworzyć bramę w nich, ale zresztą i tak nie mam takich maszyn, żeby je chować, wszystko jest duże. Dobra, dobra, koguta można wyłączyć, pokażę wam teraz ten mój płot. To jest coś takiego, taki płotek, taki drewniany. I nim sobie ogrodzę. Tu chyba za mocno przyjechałem, za blisko. Dobra, ale już tak może być. W ten sposób tutaj będzie brama stała. No i tutaj sobie dalej znowu ogrodzę. Także wiadomo, no gospodarka jak jest, budynki muszą być ogrodzone. I takie jest moje zdanie, bo później będę chciał psa. Tutaj pewnie mi pieszo ucieknie przez tą dziurę. Ale co tam. Taka mała dziura, że tutaj tak będzie miał pieszo ucieknąć, co ucieknie między żerdziami. No i wiadomo, no tutaj tam kawałek ogrodzony jest, tu znowu nie jest, tu znowu jest kawałek siatki, więc też tutaj jakąś bramę wkomponujemy i to samo tutaj jakąś tam bramę się wkomponuje. No i tak się zastanawiam teraz, tu mamy fajną kostę, właściwie tu cegła jest. No ale tak, tutaj poczekajcie, wejdźmy sobie w sklep i od razu sobie weźmy w te bramy moje.
Gdzie te moje bramy? I właśnie tam ta kosteczka jeszcze pójdzie też. Haha. Dobra, ale najpierw jedziemy te bramy. Tu mamy jakąś taką dziwną bramę. Ale tu mam podwójną. Tu jest podwójna brama. Czekaj, gdzie ja jestem teraz? W którym miejscu? Gdzie? Nie, tu. Kurde, gdzie mnie to wywaliło aż daleko. No, tutaj ma być. I tą bramę będę chciał tu postawić. To się odwrócę. I teraz ją trzeba przekręcić. I ta brama jakoś w ten sposób będzie musiała być. I tak, kurde, tutaj muszę jeszcze zmniejszyć DPI. Czyś czuję, że mi się przesunie? No nie, dobra, nie przesunęło się. Tylko ten słupek jakoś obok będę musiał dać, żeby nie wjeżdżał, ale obok był. Dobra, tak mi się wydaje, że będzie dobrze. Dobra, jest. Próbujemy. Podejdźmy z boku, zobaczcie, czy to w miarę stoi. No może być, tak, taka przerwa tu może być. Może być. Kurna molek! Nie w tą stronę się otwiera. A nie, spokojnie się tu zmieszczę maszynką. Dobra. Zamykamy tą bramę. Fajna animacja zamykania. Dobra, teraz tu muszę wstawić płot. I tutaj to będzie trzeba chyba czwórkę wstawić. Dobra, czwóreczkę. Poszukamy czwóreczkę tego płota. Mam też takie murki. Nie, czwórka będzie za duża. Jak to będzie wyglądać? O, właśnie, to będzie idealne. Zobaczmy tutaj. Kurna, ale już spaskudziłem. Ja to mówię. Teraz który ja sprzedam? To ma być ten. Dobrze sprzedałem? Dobrze. Fu. To jest właśnie z tym ustawianiem, to jest tak, kurde. Ten miał być tak. Teraz tutaj tak, tu ustawmy sobie do tego. Dobra, i tutaj muszę to jakoś. O! Dobra, stawiam i zobaczamy, jak to wygląda. Tutaj może być słupek przy samym tym. I tutaj słupek. Jest bardzo dobrze, dobra. I brama jeszcze, czekajcie, jak on porządnie nie będzie mi tu łazić. Nie łazi, dobrze, jest, czekajcie. DPI trzeba sobie zwiększyć trochę znowu, bo. Dobra, tutaj, kurna, te chaszcze to ja muszę powycinać stąd. Bo ja nie cierpię tych chaszczy. Czyli robimy tak, oczywiście. Pyk, pyk, pyk. Jedziemy z tymi chaszczami. Czekajcie, ja sobie może zmienię teksturkę na tą. O, od razu lepiej to będzie wyglądać. Te kwiatki też stąd. Dobra, teraz tutaj musimy dać to, co było. O, bo tak, o. I będę, no kurde, no. Złom stoi, to niech se stoi, ale kurde, no, bez przesady. Złom na powód. Krzaczory będą mi tu rosły. Tu bym chciał, jak ten header stoi, też położyć.
nie będzie tu żadnych, żadne krzaczki mnie na podwórku nie rosły, to ma być ładny trawnik równy. O, jak już. No, tu nie ma krzaczków. Jak już ma rosnąć coś, jakaś trawa, to niech sobie jest to trawa. Tak, o, tu krzaczków się pozbędziemy. Tam tu sobie już mogą rosnąć w środku, wiadomo, no ale tu od brzega to tak nie bardzo, żeby mi tu rosło. Jakieś krzaczory. Tutaj to już może sobie być. No i tutaj jeden kawałek jeszcze tylko tak sobie zmienię i dobra. Tutaj jeszcze są krzaczory do wywalenia. O. No i teraz będzie lepiej to wyglądało, tak mi się wydaje. No. Teraz zobaczmy sobie, wytestujmy sobie te te chodniczki. Czekajcie, jakby sobie chciał coś takiego położyć. Kurde, to prawie żeby wlazło, tylko że tu jest ten header. I to samo bym chciał zrobić tutaj. To tu będzie problem z tym pewnie mały. Raz. I trawa mi będzie przebijać. Dwa. Trzy. I cztery. Tak, tą trawę będę musiał usunąć jednak. Ale to nie ma problemu. I sobie tutaj, poczekajcie, wyrównamy sobie tak w miarę. Dobra. I się przekręcę. I tu właśnie, teraz mi będzie przeszkadzał ten header. No, header mi tu przeszkadza. Dobra, to zrobię później, jak ten header, jak headera się pozbędę. Czyli wchodzimy z powrotem w łopatkę i musimy sobie zmienić na... Kurde, miałem. Na to. No i będzie problem z pomalowaniem w tym miejscu. Bo teraz tam nie wejdę, bo jest to jako obiekt. Dobra, tu się troszkę udało. Zmniejszmy to, zobaczmy jak to wygląda. Akurat kałuża się trochę wysuszyła, tutaj troszeczkę trawy może być. No i dobrze jest, no. Tak, i teraz sobie jeszcze tej cienkiej trawy tam gdzieś jakieś parę tych takich tam damy. O. I mi się wydaje, że tu jest dobrze. Teraz jeszcze tak, tutaj przy tym drzewie czekajcie, usunę te krzaczory. Tak, tu przy drzewie musi tak zostać. Ale tu musimy zmienić teksturkę na normalny piasek troszkę. Później się tam poprawi, tu jakieś to stało. I tu przy drzewie wejdziemy sobie jeszcze raz tu w różne. Postawimy sobie kerszer, tylko że najpierw, czekajcie, najpierw to musimy wejść do zdoby i postawić sobie. Kurde, to bym sobie może położył. Nie, damy chyba już te czerwone, mi się wydaje. Damy to w ten sposób. Dobra. I tutaj damy już szerszy ten chodniczek. Raz. Dwa. Wszystkie pieniądze wydam zaraz na chodniczki. Trzy. I tu kurde, no. Mogłem to zrobić trochę szersze. Bo tu postawię kerszer, tu będzie się stało, no za krótkie to będzie. Ale tam jest, skoro tam jest kałuża, to pojedźmy sobie jeszcze w tą stronę.
Tak, mniej więcej. Dobra, i teraz jeszcze muszę usunąć. No i kurna, nie wjadę tu teraz. Widzicie? Problem się pojawia, no. Dobra, znowu pojedziemy w ten sposób. Pyk, pyk. Usunąłem, usunąłem. No, co nie usunę, ja nie usunę, jak ja wszystko usunę. Dobra, i teraz znowu trawę. Pa, 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 pa. No, jest trawa, jest z powrotem. O. No, jak urośnie, będzie fajna. Bo ona taka będzie, tak jak tutaj. Kurde, już 20 minut odcinka, nie wiadomo kiedy. Dobra, kupujemy jeszcze karszer. Różne karszera trzeba postawić. Dobra. Nie mówcie. Ja pierdziele, nie postawię na tym. Jaka lipa. To jest normalnie lipa. Dobra, garaż. I trzeba usunąć jeden kawałek w takim układzie. Ten. Czy nie musi mi, że ja teraz tego nie sprzedam. Inaczej. To jest ten krótszy chyba. Tak. I teraz tak. Tak. Jak to będzie wyglądać? Nie będzie to dobrze wyglądać. Taki beton też nie będzie dobrze wyglądać. Damy żwiru. O właśnie. I żwirku się tu da i już będzie dobrze. No. Dobra, i możemy kupić teraz karszer, proszę bardzo. Jest karszer. Można już maszynki umyć. Pięknie. Także tu mamy ogrodzone. Brama jest otwieralna. Tu już mamy ogrodzone. Brama jest otwieralna, ale nie będzie. Mi się wydaje, bo ta brama się poszerza. Chyba mi się wydaje. Dobra, tu mamy już. I zostało mi teraz tylko tutaj. No tutaj to, no to już te maszynki będą stałe, takie tam można będzie to wszystko poprzestawiać jeszcze później. No i tutaj mamy takie miejsce do mycia, nawet to nie podnosi się, nawet to dosyć fajnie wygląda, wam powiem. I będzie można myć. Ha! Dobra. Tam mamy zagrodzone, teraz zostało mi tutaj tylko jakoś tutaj z bramy wkomponować. Tu jest nawet kawałek ogrodzenia, także tutaj jakieś bramy się wkomponuje. I będziemy mieli ładnie odgrodzone. No. A te bramy są dosyć szerokie. Kurde. Dobra, to będę później robił. Dobra, my się widzimy w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko. Ja skakam do kombajnu. I przejeżdżam kosić. Kosić tutaj ten słonecznik. Czekajcie, aż się bije tu się z boku od razu. I dobra, nie będę tu kombinował. No, tu się pakuje. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Ja was gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć!